Gdy otworzysz oczy rano, śpiewaj z tatą, śpiewaj z mamą. Nie wstydź się sąsiadów w domu, nie rób tego pokryjomu. Tak kariera się zaczyna, a kto wie, gdzie będzie finał. Dzień dobry, Michał Juszczakiewicz. Witam Państwa serdecznie w kolejnym programie z cyklu Od przedszkola do... Dzieci, które chciałyby wziąć udział w naszym programie, informacje na ten temat znajdą w tygodniku Antena. A teraz, zanim przedstawię gości, którzy są szczególnie bliscy mojemu sercu, przypomnimy sobie fragmenty najpiękniejszych wykonań piosenek z ostatniego programu. Na dobre i na złe, dla ile wreszcie, czy tego chcę, czy nie, moje szczęście. Diamentowy kolczyk, tak wyglądało to podczas naszego ostatniego spotkania, a teraz przedstawmy naszych dzisiejszych gości. Grażynka już od najmłodszych lat lubiła otaczać się licznym gronem przyjaciół ceniących śpiew i wspólną biesiadę. Przyjaciele Wojtka momentami budzili niepokój jego rodziców, szczególnie ci, których całymi stadami przyprowadzał z zoo. Wacław za swój pierwszy publiczny występ w konkursie recytatorskim zdobył pierwszą nagrodę, czyli książkę o kreciku. Zachęcony tym sukcesem postanowił swoją przyszłość związać ze sceną. Robert już od najmłodszych lat zastanawiał się nad swoimi perspektywami i nad tym, co będzie robił w roku 2000. Teraz już wie, że wraz z przyjaciółmi wystąpi w programie Od przedszkola do Opola. Oto przed Państwem Wolna Grupa Bukowina! Dom utrzymą spięty, tej nocy przyjmie swoje progi. Zawalę gwiazdy w nocy głębi, ja sam zakwitnę polnym głogiem. A jeśli nie, dom utrzymą spięty, tej nocy przyjmie swoje progi. Zawalę gwiazdy w nocy głębi, a sam zakwitnę głogiem. Beskid kołysze się i szumi, i świat się będzie brzegiem nieba. I horyzontów zmieni drogi, i umrzeć moim słowom nie dam. Myślę, że należałoby te zdjęcia z dzieciństwa rozszyfrować i przedstawić teraz naszych gości po imieniu tu już będących z nami, czyli zacznijmy od Grażynki. Witamy Grażynkę serdecznie. Witamy serdecznie Wojtka. Witamy Wacława i Roberta. Wiem, że graliście bardzo intensywnie. Na pewien okres czasu zawiesiliście granie i teraz od dobrych paru lat wróciliście z powrotem na trasy i okazuje się, że jest wielkie zapotrzebowanie na właśnie tego typu piosenkę. Piosenkę poetycką, piosenkę wyciszoną, refleksyjną, nieagresywną. No tak, tak jest. Nas to cieszy, jako że sami jesteśmy fanami tego rodzaju muzyki i cieszy nas to, że mamy dla kogo grać. Po latach w ustach dzieci te piosenki brzmią równie świeżo. Mało tego, nawet nabierają dodatkowych barw. Zaraz się o tym przekonamy. Czy pozwolicie, że zaproszę na scenę pierwszego małego wykonawcę? No pewnie. Dziękuję bardzo. Mm.
nagrody w programie Od przedszkola do Opola funduje McDonald's. Na scenie spotkajmy się. Daria chodzi do pierwszej klasy. Kiedy dorośnie, zostanie aktorką albo modelką, ale jak mi mówiła, raczej jednak aktorką. Oto przed Państwem 7-letnia koszalinianka Daria Zawiałow. Dzień dobry, Dario. Dzień dobry. Z kim do nas przyjechałaś? Z mamą, z tatą i z babcią. Witamy serdecznie mamę, tatusia i babcię. Brawa dla nich. Dario, rodzeństwo jest? Nie. Zwierzęta? Tak. Jakie? Pies i rybki. Jaki pies? Terier szkocki. A rybki? Różne. Welonki? Tak. Skalary? Tak. Górami? Tak. Dolinami? Nie. Nie. Górami, dolinami to chodzi wolna grupa Bukowina. Czyli rozumiem, że mnóstwo rybek w akwarium. Tak. Kto się zajmuje? Ja i dziadek, przeważnie. Specjaliści, tak? Kto czyści akwarium? Dziadek. Dziadek. Kto karmi rybki? Dziadek i babcia. A ty patrzysz? Tak. No, rozumiem. Czyli współpracujecie przy opiece nad rybkami, tak? Tak. Jaką piosenkę przygotowałaś na dzisiaj? Rzekę. Daria Zawiałow w piosence Rzeka. Słuchamy w twą cichą piosenkę. Wyszedłem na brzeg pierwszy raz. Wiedziałem już, rzeko, że kocham cię, rzeko, że odtąd pójdę z tobą. O, dobra rzeko, o, mądra wodo, wiedziałaś, gdzie stopy znużone prowadzić, gdy sił już było brak. Wieże miast, łuny światem, ich oczy strzeżały nieraz. Witały mnie pustką, żegnały milczeniem, gdym stał się twoim nurtem. O, dobra rzeko, o, mądra wodo, widziałeś, gdzie stopy znużone prowadzić, gdy sił już było brak. Brak. Dziękuję. Ola będzie pracować w banku. Dlaczego? Dowiemy się o tym za chwilę. Witamy na scenie przyszłego rekina finansjery Olę Sadowską z Warszawy. Dzień dobry. To dziękuję czy dzień dobry? Dzień dobry. A za to dziękuję? Za wszystko. Tak? Tak. Dobrze, bardzo. Ja też dziękuję. Z kim przyjechałaś? Z tatą i z mamą. Witamy serdecznie tatusia i mamusię. Coś drapie? Trochę drapie? Tak. Tu drapało? Tak. Tu? Mogę podrapać? A nie, tu drapało. Nie. Fajnie? Ale tu też drapie.